Wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa oddał się do dyspozycji premiera Donalda Tuska, a ten podpisał jego dymisję. Ogłosił to minister administracji i cyfryzacji. Nowym wojewodą dolnośląskim będzie Tomasz Smolarz, poseł Platformy Obywatelskiej z Dzierżoniowa. Rozmawialiśmy z nim jako pierwsi. Pan premier i pan minister Trzaskowski powierzyli mi tę funkcję, bo to świadczy o zaufaniu. No i oczywiście zamierzam sprostać zadaniu i tego zaufania nie zawieść. To przemyślana kandydatura. Proponujemy ludzi z dużym doświadczeniem samorządowym, stwierdził dziś podczas konferencji prasowej minister Trzaskowski. Tomasz Smolarz jeszcze we czwartek miał zorganizować konferencję prasową we Wrocławiu. Rozmawialiśmy z nim, gdy był w drodze. Jeszcze w środę po południu stanowczo zaprzeczał, że będzie wojewodą. W polityce sytuacja jest dynamiczna i dopóki nie ma oficjalnych komunikatów, to trudno jest o czymś mówić nawet w kategoriach przypuszczenia. W związku z tym dzisiaj byłem zaskoczony, ale to była dla mnie również informacja nowa, której jeszcze wczoraj potwierdzić nie mogłem. Dziś wiadomość jest już pewna. Na miejsce posła Smolarza do Sejmu wejdzie najprawdopodobniej świdniczanka Teresa Świło, bo to ona miała kolejno największą liczbę głosów na liście Platformy Obywatelskiej do Sejmu w 2011 roku.